Proszę porównać Lecha Kaczyńskiego z naszym dzisiejszym bohaterem. I jak prasa, w ogóle mass media odnoszą się do Orbana i jak polskie media odnosiły się do Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję. To pod tym względem jest bardzo wiele podobieństw, pod względem tego, jak media traktowały świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jak media traktowały, dopóki tam nie zdobył sobie przynajmniej dużej części mediów, Viktora Orbana. A zachodnie media do dzisiaj go tak traktują. No, obaj byli, znaczy to jest bardzo podobna historia, tak? Obaj byli karturowani. Wszelkie najdrobniejsze wady były wyciągane i potęgowane do jakichś niezwykłych rozmiarów. Obaj byli, w przypadku Orbana dalej, są demonizowani. No i ten obraz po prostu jest nieprawdziwy. Tak? To na pewno tak. To jest bardzo podobne mechanizmy działały. Czy oni byli podobni? Nie, no nie byli podobni. Jednak to, trochę niezręcznie mówić o małym prezydencie, no ale Orban jest dużo bardziej dynamicznym politykiem. Tak? To ja panu ułatwię. To niech pan porówna w żyjących, czyli Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana. Jarosław na pewno jest dynamicznym politykiem. Natomiast mogę porównać Donalda Tuska i, bo to jest ciekawe, porównać i Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Otóż co moim zdaniem, mogę zacząć od Donalda Tuska, bo będzie mi łatwiej. Otóż Tusk ma, bo pewną rzecz są pewne podobieństwa. Orban jest świetnym mówcą, jest człowiekiem, który umie zyskiwać sympatię sali, umie rozmawiać z ludźmi, umie w takich bezpośrednich kontaktach. To jest fajny facet. Gada, jest normalny, wsiądzie. Ludzie nie czują takiej wyższości. Skraca dystans, dobrze mówi, ma taką zdolność do czarowania ludzi, zdecydowanie. Donald Tusk też ma taką zdolność, jest świetnym mówcą. Ja z nim miałem wiele kontaktów, już może nie teraz jak jest premierem, ale wcześniej jako dziennikarz. To on zawsze był, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nam się wydało, że Platforma będzie innym ugrupowaniem, wydawało się, to był sympatyczny facet, z którym był bardzo bezpośredni, umiał wybrnąć dobrze z każdej sytuacji. Jak wiecie Państwo, na spotkaniach sobie świetnie daje radę, tak? Nie boi się iść w tłum, jak w ostatniej kampanii wyborczej z kibicami, tak? No to jakby to było w pewnym sensie odważne zachowanie. Nie? Natomiast różnica zasadnicza, którą widzę, i też jest dosyć zdolnym organizatorem, no to zbudował Platformę, duże ugrupowanie, nie tak duże jak i nie tak świetnie działające jak Fidesz, ale no, jednak też odniósł, nie da się ukryć sukces. Natomiast zasadnicza różnica, jaka jest dla mnie bardzo ważna między Orbanem a Tuskiem, jest taka, że i za to ja cenię Viktora Orbana, nie za to, że jest sprawnym organizatorem oczywiście też, ale za to, że ten facet ma wizję, jemu o coś chodzi, ma jasny cel polityczny. Ja wiem, o co mu chodzi i mam głębokie przekonanie, że jego celem nie jest utrzymanie się przy władzy, tylko władza służy mu do czegoś, tak? Do tego, żeby zmienić Węgry, żeby zbudować silne państwo, żeby zbudować silną węgierską klasę średnią, żeby wykorzenić postkomunizm, żeby zbudować, żeby zbudować taką pełną suwerenność tego kraju, żeby wyciągnąć go z kryzysu. I co więcej, ma odwagę prowadzić rozmaite działania, które do tego celu mają go doprowadzić. I tych działań jest bardzo wiele. Mogą się podobać albo nie, z nie wszystkimi się zgadzam, ale próbuje, idzie do przodu, jest odważny, nie boi się i angażuje ludzi do tego. Donald Tusk ani nie angażuje ludzi, ani nie ma jasnego celu politycznego. Mam wrażenie, że jedynym celem jest to, żeby utrzymać się przy władzy, żeby w zasadzie nam było przyjemnie. Tak? On nie mówi do was, do państwa, do mnie, tak? Działajmy, zróbmy coś, tak? Zadbajmy o firmę. On mówi, odpocznijmy, nie zgodzę się. Przyjemnie, zróbmy sobie grilla. Zna pan inicjatywę Kukiza? Kukiza? Kukiza, Pawła Kukiza. Okręgi jednomandatowe. Mhm. Mnie to też zmobilizowało. Donald Tusk mnie zmobilizował. Ale to kiedyś? Nie, to było teraz.
On teraz zmobilizował swoje ludzi do tego, żeby pamiętam, jak były takie baloniki, nie wiem, czy Państwo pamiętają, były baloniki, Platforma Obywatelska wtedy powstawała i zbierali podpisy, nie wiem, 4 czy 10 razy tak. Jednym z tych, tych postulatów było wprowadzenie okręgów jednomandatowych i to był jeden z elementów, który powodował, że ludzie decydowali się na to, patrzyli na Platformę Obywatelską jako na partię, której warto zaufać, bo ona była nie znana. I to zmobilizowało bardzo teraz, to, że tego nie zrobili, zmobilizowało tych, którzy wtedy mają dostać opozycję. Wtedy też Platforma domagała się podatku liniowego, który wprowadził... I paru innych rzeczy. Który wprowadził Wiktor Orban, a nie porównałem z Kaczyńskim. No dobrze. To ja bym chciał. Bo Kaczyński też moim zdaniem przegrywa z Orbanem. Kaczyński, oczywiście to jest moja subiektywna ocena, bo się z nim nie zgodzić, moim zdaniem ma cel. Znaczy ja też rozumiem, o co mu chodzi, ale wielu wyborców nie rozumie. Możemy sobie narzekać, że media ma nieprzychylne, ale Orban też miał media nieprzychylne. Orban nie dawał tak łatwych pożywek mediom, żeby tak go atakowały. Nie podkładał się tak łatwo. To jedna rzecz. Dwa, Orban nie robi sobie wrogów. Tak? Orban pracuje nad tym, oczywiście on ma wrogów, ale nie antagonizuje sobie łatwo ludzi. On, jeżeli odsuwa ludzi z partii, co mu się zdarza, i on jakby ma rządzi partię, tą partią żelazną ręką, to jak ktoś coś przeskrobie, zawali, no, zasłuży na jakąś tam karę, to jest odsuwany na bok, ale na bok to znaczy jest odsuwany od swojego obecnego zadania, daje mu się trochę mniejsze zadanie. Orban kara tak, żeby nie bolało za mocno. Żeby ten człowiek nie odszedł, nie założył sobie PJN-u albo Ruchu Ziobrystów, albo tam Polski 21, albo coś. To wymienia wszystkie inicjatywy ludzi, którzy odchodzili od Jarosława Kaczyńskiego. Tylko też w ostatnim czasie. Tylko w ostatnim czasie. Marek Jurek, prawda, i dziesiątki innych można jeszcze wymienić. Tylko mówi, to jest moim zdaniem bardzo mądre, tak? Na przykład Janusz Ader, obecny, znaczy jeden z polityków węgierskich, nazywa się Janusz Ader, był odpowiedzialny zdaniem Orbana za słabą kampanię w Polsce, za przegraną jednej z kampanii w Polsce. No i go ukarał surowo, a to był jeden z najbliższych jego współpracowników. I ukarał go surowo, odsunął go na bok, pojechał do wystawił go na listy Parlamentu Europejskiego, tak? Ciężka kara, 10 tysięcy euro miesięcznie. Janusz Ader cierpiał w tej Brukseli przez lat kilka, a teraz został prezydentem. Znaczy on umie, oczywiście nie każdy został parlamentarzystą, ale on umie powiedzieć, okej, zrobiłeś błąd, tak? Zawaliłeś coś tam, odsuwam cię, ale poczekaj od pokuty, poprawy i wrócisz. Ludzie wiedzą, że wrócą, w związku z tym go nie zdradzają, nie odchodzą, tak? On ma nieprawdopodobny szacunek, ludzie go lubią, tak? Poza tym Kaczyński ma szacunek, ale nie można powiedzieć, że ludzie go lubią. Nie? On ma szacunek, taki owszem, respekt, boją się go, tak? Ale Orbana oprócz tego, że ma respekt, to go lubią. To jest sympatyczny, fajny facet, który ma takie, ludzie mają przekonanie, że nie chce ich skrzywdzić. Niezależnie od tego, kto, co w nas wierzy, większość, znaczy jest wielu, znaczy nie większość, ale jest wielu ludzi w Polsce, którzy myślą, że Kaczyński chce ich skrzywdzić. I wszystko jedno, to jest odczucie prawdziwe czy nieprawdziwe, tak jest odczucie, tak? które się wyraża w wyborach. Kaczyński doprowadził do tego, że jego partia, która miała olbrzymi potencjał, olbrzymią się potraciła masę tych środowisk, tak? Które odchodzą z różnych powodów, ale odchodzą. No. Kaczyński zawsze mówi, że to nie moja wina, bo to tamten, bo to ta, bo ja Kubiak, bo tamten, bo warto. No. Otóż ta lista jest bardzo długa jednak. Ludzi, którzy odchodzili od Orbana, nie odchodzą. To jest ta różnica. Tak? On ma najlepsze cechy jednego i drugiego polskiego polityka. Może dlatego, że jeżeli był napastnikiem, to napastnik dobrze wie, że bez pomocników, obrońców i bramkarzy nie poradzi sobie na boisku. Dzień dobry, jeżeli mogę, dwa pytania szybko. Pierwsze pytanie, czy w ogóle Orbanowi jest potrzebna Unia Europejska, jeżeli tak, to do czego? Drugie pytanie, jak pan redaktor ocenia walkę Węgier pod rządami Orbana z kryzysem ogólnym, tak? Bo też krytycy mówią, że Orban jedyne co zrobił, to powsadza własne osoby do Banku Narodowego i tak walczy z kryzysem oraz nie słucha w ogóle rynków finansowych. Dziękuję. Pierwsze pytanie, to oba pytania na półtora godzinny wykład. Bardzo dobre pytania. Postaram się odpowiedzieć krótko,
założeniu nie jest, przy drugim pytaniu od razu robię zastrzeżenie, nie jestem ekonomistą i moje oceny są, nie wiem, co ja sądzę, ale ja nie biorę za to wielkiej odpowiedzialności, bo... Mówi publicysta Igor Jan. Tak, znaczy nie znam się na wszystkim, tak? Nie udaję, że się wierzymy. I tak, w sprawie Unii Europejskiej to Orban jest wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej. On wierzy w Unię taką, jaką tworzono kilkadziesiąt lat temu. On wierzy w Unię, w Europę opartą na wartościach, na których Europa wyrosła, na wartościach chrześcijańskich. On wierzy w Unię państw współpracujących ze sobą, dumnych z tego i czerpiących swoją siłę z tego, że są różnorodne, a nie są gleichschachtowane i udają, że są takie same. Orban wierzy w to, że silna Europa, Europa silnych państw, rządzonych przez przywódców, którzy realnie rządzą, a nie zarządzają jakimiś machinami, tylko Unia rządzona przez polityków realnie podejmują, realnie sterujących swoimi krajami, próbująca przywrócić sterowność swoim państwom, taka Europa ma szansę. Przyznam, że jest mi to myślenie bliskie, dlatego że co jest ciekawego, z tym można się rozumieć, zgadzać albo nie zgadzać, ale spójrzmy na obecny kryzys europejski, światowy. Jednym z jego powodów jest to, że politycy stracili władzę. Politycy coraz mniej rządzą swoimi państwami, bo rządzą z nimi rozmaite mechanizmy. Tak? Rządzą agencje ratingowe, banki inwestycyjne, rządzą dziesiątki dyrektyw i umów, które podpisaliśmy dlatego, że chcieliśmy się zabezpieczyć przed rozmaitymi zagrożeniami, które Europę dotknęły bardzo brutalnie w poprzednim wieku, tak? Które skończyły się dwoma wielkimi totalitaryzmami i milionami wymordowanych ludzi. Więc ta reakcja Unii czy Europy jest naturalna, ale mi się, moim przekonaniem też, ona zaszła za daleko. Doprowadziliśmy do sytuacji, że nie możemy nic zacząć we własnym kraju, tak? Bo nie możemy podjąć decyzji w tej sprawie, bo podpisaliśmy tu taką dyrektywę, w tej sprawie, bo podpisywaliśmy coś tam. No. Co czemu służy? Tak? Czemu służy polityka? No, po to my jako wspólnota dogadujemy się, tak? Możemy się ze sobą nie zgadzać, jedni mają poglądy lewicowe, drudzy prawicowe, jedni mają taką wizję świata i inną, ale gdzieś dochodzimy do jakiegoś porozumienia, że my tu w Polsce to chcemy, żeby, nie wiem, aborcją to było tak, żeby podatki były takie, żeby władza, żeby prezydent miał władzę taką, a żeby coś było co innego. Tak? My się umawiamy, to jest nasze dobre obywatelskie prawo. My teraz sobie sami narzuciliśmy to, że o pewnych sprawach a nie można dyskutować, w pewnych sprawach nie można podejmować żadnych decyzji, c jakoś się przyjęło, że musimy koniecznie słuchać pewnych instytucji międzynarodowych, na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ja nie twierdzę, że to jest, wcale nie twierdzę, że to jest, nie wiem, jakaś wroga organizacja, która niszczy państwa. W różnych przypadkach i w różnych odegrała różną rolę. To jest ważna instytucja, z którą należy się liczyć i poważnie rozmawiać, ale nie należy traktować jako bożka. No. Jeżeli w interesie Węgier, a ten interes definiuje elita polityczna tego kraju, tak? Orbana wybrała większość Węgrów właśnie po to, żeby przewodził i zarządzał, tak? Żeby on, bo uznał, że on najlepiej definiuje ich interes polityczny. Jeżeli jego zdanie, to co proponuje MFW, nie jest dobre dla Węgier, no to ma pełne prawo to robić, za co go krytykować. Możemy oczywiście powiedzieć, że to jest błąd, że MFW ma rację. Ja tu wcale nie rozstrzygam, że on akurat w przypadku wojny z tej negocjacji z MFW, czy on nie poszedł za daleko. Politycznie mi się wydaje to ryzykowne, co on robi, że poszedł za daleko. Ale przyznajmy pełne prawo do prowadzenia takiej polityki. Tak? To jest autonomiczne państwo, a nie republika, tak? Jakiegoś większego organizmu. To jest bardzo niedobre. My próbujemy z tych 27 państw, to jest proces, który dzisiaj zachodzi, stworzyć coś bardzo niebezpiecznego. Znaczy, tego chcemy się ubezwłasnowolnić. Tak? Znaczy, nasze interesy są inne niż interesy Greków, Hiszpanów, Niemców i Francuzów. I nie ma w tym niczego złego. Niemcy nie są źli, tylko po prostu mają inny interes, na przykład w sprawach energetycznych. Tak? Dla nich pociągnięcie rury z Rosji jest dywersyfikacją. Dla nas jest zagrożeniem. No nie można mieć pretensji o to do Niemców, tylko trzeba to nazwać, a nie udawać, że nie ma problemu. Jest problem i musimy go rozwiązywać. Nie mówmy, że
my wszyscy się musimy kochać, że to jest taki organizm, w którym wszyscy robią wszystkim dobrze. Nie ma takiej możliwości, bo nasze interesy są różne. Nazwijmy to, czerpmy z tego siłę, a nie wcierajmy sobie nawzajem ciemnoty. To jest taka długa odpowiedź na pańskie pytanie o tą Unię. To ja teraz przejdę do odpowiedzi na drugie pytanie. Ale zacytuję Wiktora Orbana z książki. Przeżywamy ciężkie czasy, ale mamy przed sobą świetlaną przyszłość. 100 lat temu przed Europą Środkową nie było takich możliwości, jakie są teraz. Pokazują to twarde makroekonomiczne wskaźniki, ale najważniejszy jest argument historyczny. Obecny kryzys oznacza, że ludzie muszą inaczej i więcej pracować, żebyśmy mieli szansę na rozwój. My tutaj w Europie Środkowej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Od 100 lat nic innego nie robimy. Czyli jak sobie Orban radzi z kryzysem? Musimy pamiętać, najpierw musimy opisać, bo jakiego typu kryzys jest na Węgrzech, tak? Oni nie przeżywają tego samego kryzysu, który my przeżywamy, tylko zanim przyszedł kryzys europejski, finanse Węgier zostały zrujnowane przez poprzednią ekipę socjalistyczną. Przypomnę tym z Państwa, którzy mnie zapomnieli, a tym, którzy nie wiedzą, opowiem, że w 2006 roku węgierski premier socjalistyczny Ferenc Gyurcsány na takim zebraniu partyjnym, który myślał, że jest zamknięte, wygłosił przemowę, w której powiedział: oszukiwaliśmy, oszukiwaliśmy z rana, oszukiwaliśmy z wieczorem, w południe i wieczorem, kłamaliśmy, nic nie zrobiliśmy z naszą gospodarką, Węgry to kurewski kraj, przepraszam, cytuję premiera Węgier. I powiedział, przepraszam jeszcze raz panie zwłaszcza, powiedział: spierdoliliśmy to. Potem takie pojawiały się, nosili koszulki takie Węgrzy podczas demonstracji z tym właśnie słowem po węgiersku. I rzeczywiście tak było. Finanse węgierskie znalazły się w ruinie. Potem przez rok był taki rząd techniczny, który próbował to trochę postawić na nogi, to też trzeba przyznać. No ale Orban zastał państwo w fatalnym stanie i przygotował plan naprawy tej sytuacji. Czy dobry, czy nie, to ja nie jestem ekonomistą, ja nie podejmuję się oceny całości tych działań. Jest ich bardzo wiele. Ale niestety, oprócz tego kryzysu, który już miał, nałożył się na to poważny kryzys europejski, no, który sprawił, że sytuacja Węgier jest dużo trudniejsza niż była wcześniej. Jeśli pan pyta o działania, podejmuje bardzo wiele konkretnych działań. Możemy teraz się spierać, czy te działania są słuszne, czy nie. Wymienię kilka z nich, żebyśmy sobie wyobrazili, które mnie akurat ciekawią przynajmniej. Po pierwsze, on powiedział, że, jak mówiłem na początku, chce odbudować węgierską klasę średnią. Tak? Chce dać ludziom siłę i w związku z tym podejmuje bardzo konkretne decyzje. To nie jest tylko retoryka, tylko to są konkrety. Obniżył podatek dla obywateli, wprowadził podatek liniowy na poziomie 16%. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli dla węgierskich firm, bo małe sklepikarze niemieccy, czy francuscy, czy polscy nie jadą do Budapesztu otwierać sklepików, prawda? Więc dla węgierskich de facto małych przedsiębiorstw wprowadził podatek liniowy na poziomie 10%. Bardzo atrakcyjny. Dla węgierskich rodzin wprowadził duże odpisy podatkowe od kolejnych dzieci. W praktyce rodzina z trójką dzieci, jeśli zarabia przeciętnie pieniądze, nie płaci prawie podatku. Albo nie prawie, tylko po prostu nie płaci podatku. To są bardzo konkretne rzeczy, tak, które mają tym ludziom dać szansę, pieniądze do tego, żeby ruszyli. Z drugiej strony, oczywiście w trudnej sytuacji finansowej można powiedzieć, to ryzykowna decyzja, no bo jak kasy nie ma w budżecie, no to jeszcze oddawanie ludziom tych pieniędzy, tak, jest ryzykowne. No ale przepraszam, to jest liberalna szkoła, tak? To są przecież liberalne decyzje gospodarcze, oddawanie pieniędzy ludziom, a nie zabieranie państwu. No, to jest część decyzji. Bo mówiąc, że on sprzeniewierza się zasadom liberalnej gospodarki, też on sam krytykuje neoliberalizm, a przecież te decyzje są jak najbardziej po prostu klasyka liberalnej myśli gospodarczej. Ale z drugiej strony, już jest mniej liberalny, nałożył podatek kryzysowy na 4 branże, na 3 lata. Na bankowość, energetykę, telekomy i handel wielkopowierzchniowy, czyli hipermarkety. I tu podniósł się straszny rawan, spotkała go gigantyczna krytyka ze strony zachodnich przedsiębiorców i ze strony zachodnich mediów, no bo te firmy najczęściej jednak były zachodnie, nie, znaczy w sensie zagraniczne, nie węgierskie. Były też węgierskie banki, w tym, że to dotknęło, ale w większości jednak były firmy zagraniczne.
Ale teraz zastanówmy się. Ten polityk zastał taką sytuację. Tak? Polityk jest od tego, żeby coś robić, a nie po prostu przyjmować, że tak już musi być, a z jakiegoś powodu to my musimy faworyzować hipermarkety, które nie dają nic, tak? Nic kompletnie. Żadnego pożytku państwu nie przynoszą, bo energetyka przynosi, tak? Telekomy pewnie też, energetyka na pewno. Ale, a mamy gnębić ludzi, znaczy mamy nie dawać ludziom, tak? Mamy preferować tych, a nie tych. Przyjęło się w latach 90. To jest naturalne, ja to rozumiem, u nas też tak było, ja też tak myślałem, że musimy stwarzać zatrudnieniu kapitałowe, preferencyjne warunki, żeby tu wszedł, bo nie mieliśmy kapitału, tak? Bo tu, no bo to, ta część Europy została wyprana z jakiegokolwiek kapitału, żeby to wszystko ruszyło, no bo potrzeba było pieniędzy. Myśmy nie mieli swoich, to trzeba było wziąć od innych, tak? Przyjechali, trzeba było prywatyzować, trzeba było te firmy tutaj instalować, ja to rozumiem i nie protestuję przeciwko temu. Ale, no, trzeba postawić jakąś granicę, tak? No, do pewnego momentu nam się to opłacało, do pewnego momentu nam się to przestaje opłacać, co teraz myślę, dobrze się dowiedzieliśmy, tak? Że jednak to ma znaczenie, czy banki mają swoje centrale w Polsce, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku. Czy w innym miejscu świata. I Orban podjął decyzję. Ja uważam, że dzisiaj bardziej nam się opłaca wspierać węgierskich obywateli, a nie menedżerów francuskich, niemieckich czy hiszpańskich. Tak? Czy firmy, które są notowane na światowych giełdach. Nie znaczy to, że on je niszczy, ale gdyby Orban podniósł podatki Węgrom, to wszyscy mówimy w porządku, nie? Wszystko jest fajne. Ale ponieważ podniósł podatki telekomom, czyli T-Mobile i tam, no, te same firmy są we wszystkich krajach, tak? To jest rama. Znaczy ja rozumiem, że można nie lubić podnoszenia podatków. Ja nie lubię, jestem wolnorynkowcem, właściwie jestem przeciągiem trochę liberalnym gospodarczym, nie lubię, no ale jak jest sytuacja trudna, no to się robi, tak? I podejmuje decyzję. Czy Węgrom, czy firmą, tak? Znaczy czy firmą małym węgierskim, czy dużym firmem międzynarodowym. Ja go rozumiem, że on podjął taką decyzję, zwłaszcza w przypadku hipermarketów, które i wielu zachodnich firm, które przez normalne wyprowadzają kapitał, po prostu zyski wyprowadzają w kraju najrozmaitszymi sposobami. A nie wiem, no, w Polsce też mieliśmy do czynienia z tym, że hipermarkety miały takie warunki, jakich nigdzie nie miały. Tak? W ojczyźnie hipermarketów, w jednej z ojczyzn hipermarketów we Francji nigdy firmy te wielkie jako Jean i tam inne nie miały takich warunków, jakie miały w Polsce. To jest ojczyzna hipermarketów jednak Francja. To jeszcze Stany są. No ale europejska to jest ta stosunka. W centrum żadnego z wielkich miast nie znajdziecie Państwo takich hipermarketów, jak są u nas, bo te bardzo liberalne władze gospodarcze dbają o francuskich drobnych sklepikarzy. Przy okazji banków mówiło się o tym, że kapitału nie ma narodowości, prawda? Ja dzisiaj słyszałem w radiu, nie w Tok FM, ale w innym, że Fiat będzie zwalniał 1500 osób. I pewnie Państwo pamiętają, jak była przenoszona produkcja sukcesu rynkowego z Polski do Włoch. Wiadomo, że to była decyzja polityczna, nie ekonomiczna, bo tamta fabryka we Włoszech jest gorsza ekonomicznie, ma słabsze wyniki, nie jest tak rentowna jak ta polska, ale polityka. Pan chciał zadać pytanie? Tak. Jestem domyślny. Chciałem się zapytać o taką rzecz. Polskie media nazywają Orbana faszystą, bo to Adam Michnik raz sobotę wyzwał Orbana za to, że popiera EBIK, tą partię nacjonalistyczną. On się chciałem się zapytać, czy Orban trzyma mocno EBIK, żeby nie rozrabiał w sprawach Czykanu, bo były takie sprawy. A drugą pytanie mam takie. Chciałem się zapytać, jak naród węgierski odbiera zmiany konstytucji węgierskiej. I trzecie pytanie o mniejszość węgierską, bo Orban stawia na mniejszość węgierską i Unii Europejskiej to się nie podoba, bo twierdzą, że chodzi o Słowację i chodzi o Jugosławię, Wołodinę. I to wszystko. Nie miałbym tak w kwestii formalnej, żebyśmy nie stawiali kwantyfikatorów wielkich przy słowie media. Gazeta Wyborcza to nie są wszystkie media w Polsce. Co do Jobbiku i Orbana, to bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale zdarza się, że Jobbik, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest taka organizacja, którą określa się jako nacjonalistyczną, w której pojawia się bardzo wiele ostrych, antysemickich akcentów.
która nie stroni od używania siły, która bardzo często występuje przeciwko społeczności romskiej i robi różne rzeczy, które moim zdaniem nie są zbyt przyjemne, bo jest bardzo delikatne. I ona w ostatnich wyborach dostała 12 czy 13%, czyli stała się dosyć poważną siłą w polskim parlamencie. W Polsce nie ma takich ugrupowań jak Giorgi. Trudno porównać, ale tam ktoś próbował do LPR-u porównać to niezasłużenie. LPR był dużo bardziej łagodną organizacją niż Giorgi. I zdarza się, ponieważ na Węgrzech dochodzi do antysemickich, czy antycygańskich, czy antyromskich ekscesów, takich nieprzyjemnych bardzo, to oskarża się o to czasami Orbana, próbuje się go łączyć z Jobbikiem. To jest nieuprawnione zupełnie. Orban bardzo mocno odcina się od Jobbiku, bardzo ostro z nim walczy, bo to jest zresztą jego bezpośredni przeciwnik polityczny, częściowo podobny elektorat walczą. Wielokrotnie potępiał antysemickie wystąpienia Jobbiku, jego rząd, jego ministrowie, on sam miał wiele tego typu wystąpień i identyfikowanie go z Jobbikiem jest bardzo nie tylko nieuprawnione, ale po prostu nieuczciwe. To jedno pytanie, drugie dotyczyło konstytucji. Węgrzy przyjęli, parlament węgierski przyjął nową konstytucję. Zanim, jaki jest stosunek, to skoro wybrali ugrupowanie, które zapowiadało coś takiego wprowadzić, to jakby prosty wniosek jest, że opowiadali się za tym. Ale Orban, że Fidesz dostał też taką bardzo ciekawą akcję kontaktu z obywatelami. Zadał obywatelom pytania. Wysłał listy, do wszystkich, ale do bardzo wielu obywateli, listy z pytaniem, jakich rozwiązań w konstytucji oni by chcieli. Tak? Czy chcesz tego, czy chcesz tego, czy chcesz tego, czy chcesz tego. Takie nieformalne badanie opinii społecznej. Dostali z powrotem bodajże 1,5 miliona tych listów. Jak twierdzili, ja tego sam nie sprawdzałem, więc nie dam sobie za to ręki odciąć, ale mi mówili to akurat dyplomaci węgierscy, z którymi rozmawiałem. Na tej podstawie napisano projekt tej nowej konstytucji, która została przyjęta przez Węgry. Więc możemy domniemywać, że ona ma duże poparcie Węgrów, ale oczywiście na pewno nie wszystkich, tak? Ten podział jest bardzo silny. A trzecie pytanie dotyczyło... Mniejszości, rozumiem, nie mniejszość, to jest mniejszość, tylko mniejszości na Węgrzech. To jest bardzo duży problem na nie tylko na 1,5 godziny wystąpienia, na kilka długich seminariów. Po traktacie w Trianon, podczas po pierwszej wojnie, po którym Węgry stracił 2/3 swoich terytoriów. Węgry stały się dużo, dużo mniejszym krajem i bardzo wiele milionów Węgrów znalazło się poza granicą. Nie można porównywać, to nasuwa się natychmiast analogia z Polską, tak? Nam po II wojnie też zabrano ziemię. U nas nie wywołuje to dzisiaj tak dużych emocji. Dzisiaj, tak wtedy się wywoływało. Dzisiaj jakoś się tam z tym pogodziliśmy, można powiedzieć. Pielęgnujemy pamięć o kresach, ale to jest raczej taka sentymentalna pamięć. Tak? Nie ma emocji, nie ma żadnego ugrupowania, które powiedziało, że ach, próbujmy, nie wiem, odbić Wilno czy Lwów. Tak? Oczywiście na Węgrzech też nie ma takich, którzy mówią, że teraz mają odbić któreś z miast. Oni by mieli co odbijać, bo mogliby wybierać spośród wielu. Ale tam to wywołuje bardzo silne emocje. Moja interpretacja, ale mogę się mylić, bo nie zajmowałem się tym jakoś bardzo dogłębnie, jest taka, że te emocje wynikają z tego, że poza granicami Węgier zostały miliony Węgrów. W naszym przypadku jednak ci Polacy ze wschodu w dużej mierze zostali przeniesieni do zachodniej Polski, tak? Znaczy do obecnej zachodniej Polski, Wrocław, jak znacie to wszystko Państwo bardzo dobrze. I nie ma tak dużej społeczności do dzisiaj. Węgry liczą 10 milionów mieszkańców, a od 3 do 5 milionów mieszka poza granicami. I to dosyć blisko. Tak? I to jest... Ja pytałem Węgrów, czy to jest dla was problem realny, tak się o tym gadacie w domu. Mówię, tak, bardzo wielu ludzi mówi, tak, to jest problem, bo mam mój wujek, kumpel, kuzynka, ktoś tam mieszka. Raz, a dwa, zwłaszcza za czasów komunizmu, zwłaszcza na Słowacji i w Rumunii, te mniejszości były bardzo źle traktowane. Tam zaorywano wioski, zaorywano wioski węgierskie, no i to wywołało niezwykle emocje i z tym jest ciągle duży problem. Tak? Orban o tym mówi, co zarzucają mu, że to jest też populizm, że to jest granie na takiej
no, delikatnej karcie. No, jest to delikatny problem, ale ja mu tego nie zarzucam. No, to jest poważny problem, tak, dla węgierskich obywateli, również dla Węgrów mieszkających poza, poza swoim krajem. Nie dla, którzy nie mieszkają tam dlatego, że uciekli, bo z powodów politycznych czy ekonomicznych, tak jak 10 milionów Polaków znalazło się w Stanach Zjednoczonych, tak? Oni się znalazło, bo to był ich wybór w większości. Tam, to nie był wybór Węgrów, oni po prostu zostali, znaleźli się w takiej sytuacji, to był wielki ból. Ten ból jest do dzisiaj bardzo silnie odczuwany na Węgrzech i to ciągle wywołuje olbrzymie emocje. Zachodnia Europa tego nie chce zrozumieć, to jest trudne do zrozumienia, tak? I się obawia takich rzeczy, to ja też rozumiem, ale ale tu no, też jest nam potrzebna empatia. Oczywiście też czasami przekładają te stosunki węgiersko-słowackie, często są napięte po obu stronach, tak? I obie strony czasami szarżują. Tak, proszę. Ja mam dwa pytania, jeszcze chciałabym pociągnąć ten wątek mniejszości. A konkretnie jak wygląda w tej chwili sytuacja mniejszości romskiej, czyli Orban miał taki pomysł, żeby aktywizować zawodowo cyganów. Wiadomo, że ta mniejszość tam jest spora. No, Węgrzy nie lubią cyganów. Zresztą nie tylko oni mają z nimi problem w Europie. No, w każdym razie, czy ten eksperyment, przepraszam za to sformułowanie, udał się? To po pierwsze. Po drugie, jak wygląda w tej chwili polityka Orbana względem Rosji, czyli krótko mówiąc, czy Orban uprawia coś w rodzaju polityki historycznej, mam tutaj na myśli 56 rok, te reminiscencje, no i oczywiście wcześniej. Jak wyglądają stosunki węgiersko-rosyjskie? Dziękuję za te pytania. Jeśli chodzi o Romów, to problem jest rzeczywiście poważny, bo po pierwsze to jest no, najbardziej uboga, najmniej wykształcona część społeczeństwa i to nie jest tak łatwo najróżniejszy, jedyny tego typu problem w Europie czy na świecie, tak jak wiadomo, nie, jest go, nie da się go rozwiązać od tak. Tak? To bieda i brak edukacji jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie, tak samo jak nie wiem, środowiska przestępcze, tak? Najczęściej się powielają w kolejnych pokoleniach. Rzeczywiście Orban, ten straszny faszysta Orban, próbuje pomóc Romom, a raczej rozwiązać problem społeczny, tak, który rzeczywiście jest i który narasta. Narasta też dlatego, że demografia wśród Węgrów jest taka sama w uproszczeniu, tak jak w Polsce, a wśród Romów taka jak powiedzmy w środowiskach arabskich. Tak? Znaczy oni się rozmnażają szybciej i po prostu ich liczba rośnie, co widać na ulicach. Często moi znajomi Węgrzy mówią, zobacz, jakaś taka wycieczka szkolna była, na przykład zwiedzałem parlament, tam szedłem na jakieś spotkanie w parlamencie, tam była wycieczka dzieci szkolnych i moja znajoma mówi, zobacz, że jest dzieci romskich tutaj, to jeszcze parę lat temu w każdej klasie było dużo mniej, nie? To rocznic, to rzeczywiście jest poważny problem, nie dlatego, że są Romami, że mają trochę inny kolor skóry i tam się trochę inaczej zachowują, tylko dlatego, że są biedni i gorzej wykształceni, no i mają i w związku z tym rosną napięcia społeczne, zwłaszcza między takim jobbikiem, bo to jest też pożywka właśnie dla tych, dla takich ostrych radykałów nieprzyjemnych jak jobbikowcy. Czy ten eksperyment się powiódł, to myślę, wie pani, że za 10 lat będziemy mogli ocenić. To dzisiaj trudno powiedzieć. Warto tym z Państwa, którzy nie wiedzą, powiedzieć, że Orban właśnie to, czym pani wspomniała, to pewnie pani miała na myśli, podczas prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej wprowadził, chciał powiedzieć jako jeden z priorytetów właśnie, nie wiem jak ten program się nazywał, ale właśnie dotyczył integracji Romów i próby rozwiązania tego problemu. I to on wprowadził na europejską agendę ten problem, tak? Więc to też pokazuje, jak bardzo absurdalne są te zarzuty jego rzekomym tam, nie wiem, ksenofobii, faszyzmie i jakichś innych bzdurach. To trudno ocenić i nie znam badań, które pokazały już, ale myślę, że to nawet gdyby były, to one jeszcze nic nie pokażą, że to jest za szybko. Jeśli chodzi o Rosję, no to Orban był, no to był ten polityk, który w 1989 roku, kiedy nikt się nie ważył mówić jeszcze takie słowo, wystąpił i powiedział na Placu Bohaterów w Budapeszcie wobec kilkuset tysięcy ludzi i kamer telewizyjnych, które transmitowały to na całe Węgry,
w dniu, kiedy tak symbolicznie upadał komunizm na Węgrzech, powiedział, że Rosjanie, wojska sowieckie powinny opuścić Węgry. To powiedział słowa, których nie ważył się powiedzieć żaden polski polityk wtedy, no bo wszyscy się jeszcze wtedy, w Czechosłowacji był komunizm, tak, bo była Czechosłowacja, jeszcze wtedy w Rumunii był Ceaușescu, Securitate i te wszystkie straszne rzeczy. Było NRD, tylko w Polsce to się sypało. Berliński mu chyba chwilę potem zaczął układać, o ile pamiętam. To był niezwykle odważny gest, tak? I on z Rosją prowadzi, ale nie prowadzi wcale tak jednoznacznej polityki, jakby nam się wydawało, na przykład w sprawach energetycznych. On próbuje to rozgrywać. Ja przyznam, że ja nie do końca rozumiem jego obecną politykę, też po prostu nie miałem trochę czasu się tym zajmować, bo musiałem skończyć książkę poświęcącą tutaj pan Rafał Dylak z wydawnictwa Demart. Zmaczył go poganiem, żebym książkę skończył i tymi współczesnymi wszystkimi rzeczami nie miałem już... Znaczy, to jest sprawa, która mnie bardzo interesuje i to jest tak, że no, Węgry mają ten sam problem z niezależnością energetyczną, którą mamy my i próbują się dywersyfikować. Jednocześnie ma rozmaite kłopoty z Europą, które ma i tak średnio wierzy, że Europa mu w tym pomoże. W związku z tym próbuje też sam grać trochę z Rosją, próbuje grać z Azerbejdżanem, prowadzi bardzo taką ciekawą operację. Ale ja do końca nie rozgryzłem tego i nie chcę jakichś zbyt daleko idących teorii wysunąć, bo nie wiem już. Dobrze. Więc jedno to jest moje osobiste pytanie do pana. Jak doszło do tego, że pan się zainteresował w ogóle Orbanem, że no, na tyle, że napisał pan książkę, że w ogóle no, tkwi pan w tych problemach węgierskich? Co to, na to się złożyło? Jaka to była droga do tego, że tak się stało? To jest jedno pytanie. A drugie to jest, jak mówiliśmy na temat porównania Donalda Tuska i Orbana, to wydaje mi się, że są pewne różnice w ich podejściu do ludzi, do wszystkiego. Dlatego, że jeżeli chodzi o Orbana, to ja widzę to, że jego wielkim plusem jest to, komunikować ze społeczeństwem. Zabieram pani mikrofon. Dlaczego? Gościa mamy. Nie, proszę, pozwolić pani. No, ale jeszcze chciałam jedno słowo. No i poza tym jeszcze, że stara się mówić prawdę, bez pokrycia nie składa obietnic, których potem nie można zrealizować. Prawda? Więc to jest ważne, a poza tym, że jest człowiekiem czynu, więc na przykład odnośnie marketów, o których mówiliśmy, to jest tak, że ja czytałam jakieś piśmie na ten temat, że on wprowadził bardzo prostą rzecz, bo ja się zastanawiałam u nas te markety, że one nie przynoszą zysku i tak dalej, że te wszystkie tam są za granicę przelewane te i tak dalej. On wprowadził po prostu podatek od obrotu. Od obrotu. I koniec. I na tym się skończyło, prawda, jest 1% jest od obrotu. I teraz nikt nie może powiedzieć, że nie ma zysku, że wszystko mu przepadło, że i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest sprawa jasna, postawiona jasna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego drugiego wątku. To jest oczywiście też, ja nie chcę powiedzieć w kwestii poglądów politycznych, tak? Bo zapewniam panią, że znajdzie pani na Węgrzech bardzo wielu ludzi, którzy będą mówić, że Orban jest populistą nie spełniającym żadnych obietnic, które robi, który niszczy swój kraj i tak dalej, a Tusk w Polsce pewnie jest fantastyczny, bo Polska na Węgrzech jest postrzegana jako kraj olbrzymiego sukcesu. Łącznie z Wiktorem Orbanem, który mówi, że Polska jest świetnie prowadzona i ma obecnie świetną pozycję w Europie i on sam chwali Donalda Tuska. Więc nie chcę wchodzić w kwestię, każdy z nas ma swoje sympatie i oceny. A co do pierwszego pytania, to było tak. Po pierwsze, opowiadałem o tym przemówieniu Wiktora Orbana 16 czerwca 1989 roku. To był symboliczny pogrzeb Imre Nagya, przywódcy węgierskiego, premiera węgierskiego, który próbował postawić się Rosjanom w 1956 roku, został potem rozstrzelany, podobnie jak wielu innych Węgrów. Wtedy byli pochowani gdzieś tam pod jakimś murem, bez grobu, bez niczego. I ten taki właściwy pogrzeb, symboliczny, odbył się w 1989 roku właśnie wtedy. I to była taka olbrzymia manifestacja. To był koniec
symboliczny koniec komunizmu na Węgrzech. Dlaczego o tym mówię, odpowiadając na Pani pytanie? Dlatego, że ja też byłem działaczem NZS-u, antykomunistycznej wówczas organizacji. Znaczy, ja tam byłem nie dlatego, że chciałem zakładać kółko naukowe czy coś tam, tylko po prostu walczyliśmy z komuną. Na końcu, więc ta walka nie była jakaś tam specjalnie bohaterska, ale na tyle się załapaliśmy, byłem za młody. I NZS to był dosyć dużą organizacją i Fidesz, malutki wtedy jeszcze, Fidesz zaprosił działaczy z Polski, między innymi mnie, do tego, żebyśmy ich odwiedzili właśnie na tą uroczystość też. I tam z 10 moimi ówczesnymi znajomymi z NZS-u, z różnych warszawskich organizacji pojechaliśmy. Ja byłem na tym, wtedy byłem na placu tego dnia, to było niesamowite, ja to do dziś pamiętam. Ta uroczystość trwała cały dzień, tam były tłumy Węgrów, tam te flagi z wyciętymi godłami komunistycznymi, one powiewały wszędzie, to było bardzo niezwykłe. I ten Orban, który mówił, którego ja w ogóle nie zrozumiałem, bo mówił po węgiersku, więc węgierski jest tak cudownym językiem, z którego tylko jedno słowo, dwa słowa brzmią podobnie jak w Polsce. Jedno to solidaritas, a drugiego nie powinno być brzydkie, a wszystkie inne są kompletnie nie do zrozumienia, w związku z tym coś tam o ruskich mówi, to wiedzieliśmy, coś mówił o ruskich, ale nie wiedzieliśmy co. Okazało się, potem nam ktoś przetłumaczył. Ale pamiętam, to był niezwykły czas. Nas prowadzono do różnych domów opozycjonistów węgierskich. I jakby wtedy emocjonalnie się pierwszy raz jakoś tam w to zaangażowałem. Potem 3 lata później, mieszkaliśmy wtedy, to było bardzo, jak pani powiedziała, takie zupełnie osobiste związki. Nas przyjęła grupa, nie grupa, tylko taka węgierska rodzina, która miała tak kamienicę gdzieś tam w Budzie, bodajże w takiej willowej dzielnicy. I jakbyśmy tam przyjechali, ta grupa studentów wiesili polską flagę, to było, no jeszcze wtedy ta wolność się zaczynała, więc myśmy to bardzo emocjonalnie przeżyli. Gościli 10 studentów przez tydzień, dorośli, no starsi od nas znacznie ludzie, bo oni mieli córkę w naszym wieku. No jak Państwo możecie się domyślić, 10 studentów, 10 studentów, którzy wjechali na tydzień do Budapesztu. No nie tylko rozmawialiśmy o polityce i piliśmy wodę mineralną, tylko działy się w tym domu różne przyjemne rzeczy. Oni nas żywili, piliśmy wino i robiliśmy imprezy. Ale to bardzo mnie pamiętam. Po 3 latach jako dziennikarz przyjechałem robić jakiś reportaż na Węgry. Poszedłem do tej rodziny drugi raz, chciałem im jakoś tam podziękować, tak powiedzieć, że pamiętam. I spotkałem ich drugi raz. Dzisiaj wiem, bo potem straciłem z nich kontakt, że ta córka tych państwa, których wtedy nas gościli, która wtedy była młodą dziewczynką, jest działaczką Fideszu, jej brat jest w ogóle eurodeputowanym Fideszu, zdaje się. No ja mam takie bardzo ciepłe wspomnienia. A ci państwo, którzy nas gościli, poznali się na barykadach w 1956 roku, kiedy przywieziono krew z Polski. No więc te emocji polityczno-polsko-węgierskie było co niemiara, aż kipiało, no i do tego myśmy tam mieszkali na tym strychu, to było bardzo przyjemne. A potem, kiedy Orban został drugi raz premierem, to po prostu jako dziennikarz się zacząłem tym interesować i jeździ tam jako namówiłem redakcję Rzeczpospolitą, że mnie tam wysłała mnie, zacząłem pisać reportaże. No i potem padła propozycja, żebym napisał tę biografię, to uczyniłem. Będziemy powoli zbliżać się do końca, bo trzeba do domu wracać, a najlepsze pytania to są te pytania, które nigdy nie zostały zadane. Ale ja jeszcze zapytam o Rzeczpospolitą, bo sam Pan powiedział, zresztą zapowiadałem, że będę o to pytał. Dlaczego Pan tylko przez miesiąc będzie w tym dobrym piśmie publikować? Wiecie, się układa. Właśnie podjąłem decyzje życiowe o różnych zmianach, a akurat mój przypadek jest bardzo specyficzny, bo ja tę decyzję tak naprawdę podjąłem kilka miesięcy temu już. I ona nie ma bezpośredniego związku. Pewnie bym ją podjął teraz, nie podjął wcześniej. Podjąłem decyzję o tym, że nie uważam, że się rozstałem, w którym Paweł Łysicki przestał być naczelnym. A po prostu mam umowę tak podpisaną, że ona się rozwiązuje za 1,5 miesiąca. Pewnie tak bym taki krok dzisiaj zrobił, ale zrobiłem go wcześniej, w związku z tym moje bohaterstwo tutaj jest umiarkowane. Natomiast zabawna taka symboliczna, niezasłużenie symboliczne mi się przytrafiła historia, że ten ostatni numer uważam, że którym kierował Paweł Lisicki, wychodził jeszcze normalnie i znowu nam się będzie wychodziło,
właśnie został w połowie poświęcony Orbanowi i jest ograniczony wywiad, napisałem tekst, nie ukrywam, że się umawiałem z kolegami, że ten wywiad puścimy tuż przed ukazaniem się książki, żeby pomóc książce, ale ten temat był bardzo interesujący i koledzy piękną okładkę zrobili, bardzo się cieszyłem i okazało się, że to jest ostatni numer, uważam, że... A ja nie byłem takim najbardziej stałym członkiem redakcji, ja współpracowałem z tą redakcją, bo formalnie byłem w Rzeczpospolitej, a tam pisywałem, ja w ostatnim czasie mało pisywałem, ale akurat tak mi się trafiło do tego ostatniego numeru. Napisałem bardzo dużo i zrobiłem okładkę i tak zostało, że te moje teksty zresztą zamknęły historię tego niezwykle udanego tygodnika. Ale pracujemy nad tym, żeby coś nowego powstało. Nie chcę mówić precyzyjnie, co to będzie, ale... Niech pan powie w liście chociaż. Słucham? Niech pan w liście powie. No w liście powiem, że ja mam portal Salon 24, gdzie obecnie możecie państwo spotkać wielu autorów. Uważam, że którzy tam, no teraz nie są związani lojalnie, no bo po prostu do tej pory nie mogli pisać w Salonie 24 normalnie, no bo po prostu brali pieniądze w tej redakcji nie po to, żeby wzmacniać inny portal, teraz już nie są tą lojalnością związani, więc piszą u nas, no i pracujemy nad tym, żeby coś nowego na tej bazie Salonu dziennikarzy uważam, że powstało, myślimy o tym, ale jesteśmy na razie na etapie koncepcji, bo musimy to dobrze wymyślić, potrzebne są do tego pieniądze. Szukamy inwestorów, gdyby ktoś z państwa nie jest zainteresowany zainwestowaniem, chętnie porozmawiamy, ale można dobrze zarobić. Czy chcą państwo poszukać takiego rozproszonego akcjonariatu, bo w sieci nie tylko w Salonie 24, ale w wielu miejscach w sieci pojawiają się deklaracje. Myślę, że one nie są gołosłowne, bo to są ludzie podpisani z imienia i nazwiska, że oni chętnie by na przykład włożyli 1000 zł, albo 500 zł, albo 5000, byleby tylko zwyczajnie mieli co czytać. Myślimy też o tym, to jest skomplikowana operacja, bo polskie prawo nie pozwala na taki, na coś, co się nazywa crowdfundingiem, takie zbieranie pieniędzy. Zresztą to jest bardziej ryzykowne, jakbyśmy zbierali od tak po prostu pieniądze, drobne datki. Ja bym się nie czuł z tym dobrze, no bo taki wydanie, cokolwiek, to będzie strona internetowa czy tygodni drukowany, bo to jest biznes, prawda? Nie, to są... Zbieranie pieniędzy od tego, żeby ktoś nam pomógł zrobić nasz biznes, to jest trochę... Nie chcą zainwestować, nic zwracać ci tytułu i... Można, tak. Wyobrażam sobie sytuację, w której pojawia się coś, co wchodzi na Newtonek, na przykład na giełdę i można po prostu w otwartej subskrypcji kupić za 1005 czy 50, bo słyszymy, mamy deklaracje większych kwot, po to, żeby owszem, nas wesprzeć, tak, czy wesprzeć nie nas, ale bo to nie o nas chodzi, tylko o projekt i być może, znaczy nie być może, to na pewno zarobić pieniądze, bo to będzie, jeżeli to zrobi, to będzie to świetny projekt biznesowy. Ja uważam, że takie sytuacje jak ta, jestem ostatnim, który lubi narzekać i kreować się na jakąś tam ofiarę i bohatera zarazem. Jest trudna sytuacja, ale z trudnej sytuacji można wyjść obronną ręką. Trzeba ją potraktować jako wyzwanie. Ja osobiście traktuję jako wyzwanie, mam portal i z tego portalu możemy dzięki temu zrobić coś większego. Być może można zrobić lepszy tygodnik, czy lepsze medium, cokolwiek to będzie. Zastanawiamy się w tej chwili nad tym. To jest sytuacja nagła, sprzed paru dni przecież, która się wydarzyła i nas jednak zaskoczyła. Chociaż mieliśmy podejrzenia, że tak może się stać, ale jednak wydawało nam się, że będzie inaczej. I wierzę w to, że wymyślimy taki model, przede wszystkim biznesowy, bo ja nie wierzę w takie zrywy, które są zrywami serca, emocji i tak dalej, które pomachamy tam szabelkami i flagami i to padnie po trzech tygodniach, albo będzie sobie żyło w jakiejś niszy. Sens ma robienie czegoś, co ma silne podstawy biznesowe, trwa, ma szansę zdobyć duży zasięg, bo tak samo żeby tak w polityce, tak? No, zakładanie partii, które owszem są wierne swoim zasadom, ale w bardzo wąskim, doprowadzi do tego, że nie wiem, tak jak bardzo szanowany przeze mnie polityk Marek Jurek, no, zawsze ma te swoje 0,5% czy 0,91 czy 1,24. Nie ma żadnego wpływu. Tak? Nie co z tego, że to porządny człowiek, tak nie ma żadnego wpływu. Trzeba iść od centrum, trzeba budować coś dużego, tak samo w biznesie, tak samo w mediach. I mamy nadzieję, że coś takiego dużego nam wyjdzie i namawiam państwa do tego, że jeśli pojawi się taka inicjatywa, nie chcę przesądzać, bo rozważamy w tej chwili różne warianty, żebyście, jeśli uznacie to za dobre, żebyście to wsparli i postanowili na tym zarobić, a my się postaramy zrobić tak, żeby wszyscy na tym również my zarobili. Ja uważam, że kapitalizm jest najlepszym
z możliwych systemów. Nie jest świetny, ale jest najlepszy. I trzeba tak robić, żeby ludzie mieli własność, zarabiali pieniądze i wtedy to takie medium będzie miało szansę powodzenia. Więc mam nadzieję, że z tej trudnej historii wyjdziemy wzmocnieni, a nie osłabieni. Ostatnie, naprawdę już teraz pytanie. Cezary Gmyz i tekst o Protylu. Czy po ostatniej konferencji prokuratury wojskowej sytuacja jakoś, no pan jeszcze jest w Rzeczpospolitej, jakoś się zmieniła, dlatego że okoliczności, które zostały upublicznione, jednak ocenę tego tekstu, nawet myślę osobom zaangażowanym politycznie po jednej, po drugiej stronie, chyba powinny zmienić. Tak, powinny zmienić. Ja jeżdżę z panem Rafałem, z drugim panem z wydawnictwa Po Polsce, promując tą książkę i zapewne zmieniło, bo jeszcze o tym nie usłyszałam. Zapewne jestem niedoinformowany i mam nadzieję, że jak przyjadę do Warszawy, to usłyszę o tym, że ci, którzy popełnili błędy, przyznają się do tych błędów i wrócą do pracy tych, którzy dostali niezasłużenie. Aż sobie ten tekst, żeby było jasne, ten tekst nie był świetny. On nie powinien iść w takiej formie, w jakiej był, ale to od tego do zrobienia takiego rabanu politycznego to jeszcze droga daleka. Natomiast no niewątpliwie to informacje sprzed dwóch dni pokazały, że Czarek jest moim bardzo bliskim kolegą. Tak się składa, że ja z nim studiowałem. Od pierwszego roku poznaliśmy się, ucząc się na egzamin wojska na pierwszym roku studiów i przeżyliśmy bardzo wspólnie wiele różnych chwil. To jest niezależne od naszych relacji zawodowych. No, wygląda to, że nie popełnił takiego błędu. Choć ten tekst mógł być lepszy. To nie była jego odpowiedzialność, tylko redaktorów, którzy ten tekst puszczali, którzy mogli go lepiej zredagować, mogli go jeszcze nie puszczać, pogłębić, sprawdzić i zrobić prawdziwe śledztwo, poważne, poważniejsze śledztwo dziennikarskie niż zrobiono. Niemniej okazuje się, że ten błąd nie był aż taki duży, bo tak naprawdę okazuje się, że było tak, jak było, bo w dziennikarstwie, w śledczych materiałach nie chodzi o to tylko, żeby napisać, jak my uważamy, że jest naprawdę, bo to niestety nie wystarczy. Trzeba napisać tak, żeby to można było bronić w sądzie, żeby następnego dnia, jak pół rządu, czy nie wiadomo kto, zaatakuje nas, żebyśmy nie mogli się obronić. Wtedy można publikować teksty. Ja sam byłem szefem różnych, kiedy tam nie byłem szefem działu politycznego, na przykład czy naczelnym w PAP-ie. Wielokrotnie nie puszczałem tekstów, które były no, tego typu, powiedzmy, tak, które nie dotyczyły katastrofy smoleńskiej, bo ich wcześniej nie było, ale jak rozmaitych jakichś poważnych historii politycznych, dopóki nie jesteśmy pewni, że a, nie popełniliśmy żadnego błędu, b, nikt nam nie udowodni, nikt nas nie może oskarżyć, nie możemy przegrać procesu. Tak? Nie wystarczy mówić prawdę, trzeba jeszcze umieć tej prawdy obronić i wygrać. Tak? Przegrywać jako bohater no jest pięknie, nasza historia jest pełna takich historii. Trzeba umieć wygrywać, a nie przegrywać. W tym sensie to był błąd, że tego tekstu koledzy nie napisali tak, żeby go można było obronić. No ale teraz okazuje się, że ten błąd nie był tak poważny. No i na pewno jutro albo już to się stało, bo jeszcze tutaj nie usłyszałem o tym, Czarek zostanie przywrócony do pracy. Co będzie problemem dla nas na zwykłym. Bardzo dziękuję. Pan pisze długopisem, piórem? Długopisem. No to pisarze do piór. Tak było takie hasło w PRL-u. A Państwa zapraszam tutaj do stolika. Jeszcze przedstawicie. Jeszcze na chwilkę. Proszę Państwa, ja się nazywam Rafał Dylak. Tylko jedną rzecz. My jesteśmy od tygodnia w klasie. I muszę Państwu powiedzieć, że tak merytorycznych pytań to nie słyszeliśmy chyba nigdzie. Pytanie o Europie, pytanie o relacje węgiersko-rosyjskie, Cyganów. Rzadko było, można było usłyszeć. Bardzo wysoki poziom. Bardzo Państwu dziękuję. Super pytania.